witamy wszystkich bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z Palworld, czyli Pokemonowego świata. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku Plaga zagłodził Pokemony prawie na śmierć. I przez to, że zagłodził, popadły w depresję. Natomiast pomału odbudowują się i pomału jest im coraz lepiej. Witam was w kolejnym odcinku z Palworld i dzisiaj, żeby nie było tak, że każdy odcinek wygląda tak samo, będziemy łapać legendarne Pokemony. Dzisiaj planujemy złapać nowego Pokemona, prawda Plaga? Tak, tak, nowy Pokemon. Tak zwanego Bulbozauro, podobny Bulbozaura, tak? On się to tak... jest chyba Venusaur już, wiesz? Venusaur, dobra, i tam chodź, złapiemy go. Jest, jest, widzę. Plaga, chodź. Jestem tu, jestem bliżej od ciebie. Ej, u mnie nie, u mnie nie. Ej, u mnie się zbugowałeś, co jest grane? U mnie jakbyś stał w bazie. Plaga, podejdź do mnie. Ej, podejdź do mnie, serio. Ziema, tu jestem, popatrz. Ej, nie widzę, u mnie jesteś w bazie, jakbyś z kurczakiem się zabawiał, tak to wygląda. Jestem z tobą tutaj, patrz. Ej, nie widzę ciebie. O nie. A weź mnie dotknij, a weź tu drewno porów. To stań w miejscu, no. Stoję. Jestem centralnie na tobie, właśnie biję cię po głowie. Ej, nie widzę cię centralnie, u mnie wygląda, że jakbyś ten, jakbyś zabawiał się z kurczakiem. No dobra, może się odblokuje za chwilę. No pewno. Dobra, chodź, idziemy na Bulbozaura walczyć, tego tutaj gigantycznego potwora kozaczego. No, ogromny jest ten fenomen. No dobra, walimy go na pyrę, dawaj. Dobra. Ja nie mam łuku, więc ja go biorę na solówę. Ej, on cieka, bij, wal go z łuku. Tak. Dobra, widzę, że go walisz. O nie, dobra, wybieram cię, Maciej, atakuj! O nie. Dobra, biorę go na pyrę. Au! Au! Ale boli. Ale mnie walu. Dobra, jest już coraz bardziej osłabiony. Dobra, do depreso wróć, daj, rzucaj Pokeball. Rzuciłem. Wow, schowaj 53. Pokemona swojego. Macieja schowaj szybko, żeby go nie zabił niechcący. Ale nie, już go połapię. Jest! Mamy Capricciosa złapany! Wow, pokaż go. Capricciosa, już ci pokazuję. Maciek, co ty odpierdzielesz? Nie ciebie. Maciek, schowaj. O, patrz, Capricciosa tak się nazywa. Jaki królik. Ja pierdykam, to jest taki trochę królik, trochę krzak, co nie? No. Capricciosa, tak się nazywa. A on pewnie będzie do robienia pola idealny. Tak? On ma jakie umiejętności? Już patrzę, w moim paldeku sprawdzę. Paldek. Zobaczmy, co Capricciosa potrafił. Gras, uwaga, jest od farmingu. A na czym polega farming? Nie wiadomo. Farming? No, właśnie sadzenie roślin. A nie, bo planting to jest sadzenie. Farming to nie wiem, jaki to jest ten. Bo masz różne, zobacz, że masz planting, gathering i farming, ale farminga jeszcze nigdy nie mieliśmy, więc to będzie nowość na pewno. No. To może farming to jest, że farma, że hoduje zwierzątka, a nie, że wiesz. Ciekawy w sumie, o co chodzi. Farming, pole, właśnie nie kumam. Dobra, do mnie! Maciek, wracaj tutaj. Dobra, fajnie wyszło. Ale ładnie wygląda. No, Plaga. No. Ej, a tamten ptak latający ile ma? Ja chcę latającego, 11 ma. O, to damy radę? Tylko, że myślę, on jest wysoko. Tak. Jakbyśmy dwoma go tłukli, to damy radę. Tak, tylko że ja łuku nie mam, wiesz? Tak, ale masz jakieś Pokemona, co strzela pewnie. Ej, u mnie scenaryjnie, Plaga, jesteś w jednym miejscu. Co tu się dzieje? Ja mogę się przelogować, to wtedy. No, a weź się przeloguj, czekaj, może się odblokujesz. Czekaj, tylko zmienię sobie scenę. Ja sobie złapię owce, bo tam, żeby do mojego challenge'u złapania 10 owiec się zaliczyło to. O, jeszcze jedną owcę i będę miał 10, Plaga, ty złapałeś 10 owiec? Nie wiem, tak, tak, już jest dawno. Jaka agresywna to jest ta owca. Owca? Co jest? No, chyba będzie trzeba zestartować ten serwer, bo mam wrażenie, że lagi się porobiły przez to, że przez tydzień chodził. Możliwe, że to się wpłynęło na działanie. Jest! 10 owiec mam! I teraz jak zrobiłem complete, to co, coś dostaję za to? Że te owce 10 zapałem? No i cię się ruszam teraz u complete ciebie. Complete capture bonus mam. Pokaż. Nie wiem, gdzie... przy ognisku. Domu. O, ruszasz się, no. Widzę, że się ruszasz. No, fajnie. No, ja to chodzi, no. Plaga, plaga. Plaga, dobra, ale jak będziemy chcieli na tego ptaszora zapolować, to będziemy potrzebowali profesjonalnego sprzętu polowawniczego, wiesz? Czyli łuku ja będę musiał. Może teraz też warto trochę bazę rozbudować, bo cały czas nasza baza jest nierozbudowana, jak myślisz? Ja spróbuję tego ptaka też złapać, bo bardzo mi to interesuje. Ale to poczekaj, to ci pomogę w takim razie, wiesz? Dobrze. To muszę w takim razie łuk zrobić. Poczekaj, zobaczę, jak to w ogóle technologia wygląda, bo dawno nie wchodziłem w technologię.
A tu w ogóle taki no. lepszy łuk w ogóle można zrobić, jak sobie, nie wiem, czy widzisz. Widzisz, że można lepszy łuk? No jest jakiś lepszy I patrz, łuk, no. i jakiś fire, to jest fireball w ogóle, tak się nazywa. A, podpalający. No. To do niego chyba trzeba mieć jakieś specjalne te... Fire arrow. Nie? Fire, ale nie, właśnie... A fire arrow jak się robi? No, ale właśnie ja mogę zrobić firebone, tylko drewna potrzebuję. Ja sobie go odblokuję i firebone sobie zrobię chyba. Tylko wiesz co, fireballa sobie zrobię, tylko potrzebuję drewna. I będę mógł. Wiesz, ja sobie zrobię fireballa. Ja zrobię fireballa. Poczekajcie. Ja z moim depreso będę fireball! O, już sobie robię fireballa. Patrz, tak no się i robi. Fajnie. Dobra, tak musisz. Musisz ten. Jak tam w ogóle ten. Zadbaj trochę o depresję naszych zwierzątek, panie Plaga. Tak, tak, zawsze to robię, no. Weź tam pogłasz się. Ja nie wszystkie mogę, no nie? No wiem, wiem, ja wiem, ale te co możesz, weź się tam pogłasz. No właśnie szukam takiego co mogę. O, siema. No tego nie da się, bo ma dobry humor. Co dziwne. Ten ma 23 i ma depresję. No, jest źle, wiesz, którym jest naprawdę źle. Pogłasz, pogłasz, no bo tak to jest jak głodzi się od tygodnia, panie Plaga. Ma 41 już, a nadal ma depresję. Może od 50, może od 50 nie ma. Może, a może im trzeba dać wolne, że wiesz, pozamieniać je jedne na drugie tam w tym Nie, fazie. Na pewno nie, na pewno nie. Owiec mamy pełno, to ja te co mają depresję wrzucę w skrzynki. Owce możesz zamienić, to a prawda. A te co nie mają, to wiesz, i chillera, nie? Kury też mamy nowe. No, ziomek. Po co się w ogóle przejmować jakimś sanity, jak one wystarczy je wymienić na nowe. Tak, niektóre możesz wymienić. O, faktycznie niektóre wymieniłeś jest lepiej, no. I wymieniłem i teraz jest dużo lepiej. O, a tamte w ogóle co są w tym workshopie, one nadal mają depresję? No niektóre mają, no. Bo nie wszystkie mogłem wymienić, bo nie wszystkie mamy na wymianę. Ty też musisz podejść w pracę. Ej, to wiesz co, to idź, ej, to może, Plaga, to te z depresją sprzedaj handlarzowi po prostu. Po boniu. Sprzedaj handlarzowi po prostu. Sprzedaj może temu mrocznemu handlarzowi ten żywym towarem, no. Nie myślałeś o tym? Nie myślałeś o tym, no. Te ogniste trzeba złapać nowe, bo mamy tylko jednego. Dobra, zaraz złapię, tylko powiem ci, że fire arrowy strasznie długo się robi. Jakby, no. Kurczę, no mogłaby przyjść tutaj ta małpka i mi pomóc ogólnie. Możesz ją złapać w ręce i rzucić. Tak? I ona będzie pomagać, robić? Tak? Małpa! Małpa! Chodź! Chodź, chodź! Chodź do roboty! Idź! Jak, rzucić ją i ona będzie robić, tak? No rzuć w stół i ona będzie robić, tak? A jak się rzuca? F-em? Po prostu? Ale też F-em, no. O, no! Do roboty! Dobra, bardzo dobrze. Nie, te ptaki odleciały, nie mogę ich znaleźć. Dobra, ja sobie powiem ci o, i teraz... tego ognistego. A jak się w ogóle tutaj, jak się, o mam łuk, o, dobra, to będziemy na łuki polować za chwilę, dobra, to tylko ten, wiesz co, jeszcze tutaj takich moment musisz poczekać, bo ja widzę te ptaka, ja widzę tego ptaka, tam daleko jest. Tak? Widzisz? Tak, ja widzę, tylko że ten, i dużo jagód mam, to tam może tym gałganom, no, macie tyle żarcia, no, naprawdę. Teraz to już luz, teraz to już nie ma mowy o głodowaniu, no. Dobra, złapałem nowego ognistego, podmienię go w bazie i będziemy mieli spokój z depresją całkowicie. Po prostu wszystkie te pokemony, co miały zły humor, zostały zwolnione z pracy. Tak, tak, i nie muszą, i teraz sobie odpoczywają. Tylko one w tym pokeboku mają też depresję nadal, czy już nie mają? Nie, one się tam leczą, ze wszystkiego. A, ze wszystkiego tam się mają leczą, idealne tak? Idealne warunki, tak mi się wydaje, że tam mają idealne warunki. Ciekawe właśnie. Motivation, ciekawe właśnie, że się leczą faktycznie, jak to działa. No dobra, no to niech się leczą, tego, na spokojnie. Tu i cacy, wszystkie są wymienione. No i już fajnie. Nie mamy żadnego w sumie. A, widzisz, i wszystko jest tak właśnie załatwia się biznesy. Ten. Dobra, gdzie widzisz tego ptaka? Tego no. Nie widzę. Nie, no jest gdzieś tam. Zaufaj mi, planie. Chciałbym go złapać, chodź. Dobra, już idę. No, tu jest chodź, chodź, Plaga, to idziemy, pokażę ci, jak to wszystko wygląda, chodź. Plaga, gdzie bo widać, że tutaj nie ogarniesz trochę, jeśli chodzi o łapanie pokemonów. To ci pokażę, chodź za mną. Idę, idę. Depreso, idź. Depreso, wybieram cię. No zawsze wygląda, jak miał depresję, a nie ma. No, ale nie, no bo to jest depreso. O, bandyci, uważaj. O, to bandytów trzeba uważać, wiesz, to im skupimy dupko. I tu jestem tak, poczekaj. Jest ptak, no. No, ale to bandytom idź. Najpierw. Dobra, Maciek, wybieram cię. Ale depreso ich niszczy, patrz. O kurde, naprawdę. Albo gównem. Ja pierdykam, rzut gównem, to jest stara depresyjna metoda. Dobra, widzisz tego ptaka? Spróbuję w niego trafić.
Trafiłem. Ja też, ognistą strzałą. Ty, ale żeśmy go nie zabili zaraz, bo te preso tu miażdży do oponentów swoich. No i gdzie on jest? No tam poleciał. On się teleportuje w ogóle. Pamiętaj, uwaga, uwaga, mam mało życia. Kurwa, nie trafiłem w niego. Znowu nie trafiłem w niego, łap go szybko! Nie! To twój depreso! Jak? Nie wierzę. Ja tak zaspamowałem tymi pokebolami. I nie trafiłeś ani razu? Ani razu. Ja też trzy użyłem. No. Stwierdziłem, jak nie ty, to przynajmniej ja zabiję. Musisz depreso chować, przecież to jest taki agresor. Schowałem go, kliknąłem drugi raz. Ja cię kręcę, plaga, no. I nie mamy już pysznego posiłku z ptaszka, no. Ja cię taki ładny. Dobra, tutaj jest, o, jakiś orle, chodź, poszukamy tu obok. Może tu już będzie. Ej, chodź zobaczyć, czy tutaj coś jest. Chodź tu, chodź. Gdzie? Ej, tu na górę chodź, zobaczymy. Bo to wygląda, jakby tutaj coś było na szczycie. Na pewno, chodź, zobaczymy to. Dobra, idziemy. Chodź, zobaczymy, czy na tym gigantycznym głazu coś będzie. Wiesz, to warto inwestować chyba jeszcze, ewentualnie w staminę, bo stamina jest taka... Taka, wiesz, irytująca, że masz staminy tej mało. Więc chyba... Jedyne dwie rzeczy, co inwestuję, to jest stamina maksymalna i stamina. Ta, stamina chyba też jest fajna, bo to jednak bez staminy to jest, kurczę, denerwuje człowiek, jak ta stamina się tak szybko kończy. No, myślisz, że tu wysoko da się wejść, plaga? Może tam jest jakiś... Nie da. A zobaczmy, może tam jakiś sekret jest. Chociaż tu jest jakaś półka, może na tą półkę trzeba najpierw wejść. Tylko czy my tam wejdziemy? Dawaj spróbujmy wejść. Ej, da się wejść, patrz, tu się w kółko chyba idzie, jest coraz wyżej. Wygląda jakby dało... Albo i nie. Dobra. Nie jest coraz dobra, plaga, dawaj, wchodzimy tutaj, damy radę. Dawaj, challenge robimy. Nie wiem, czy damy radę, ale możemy spróbować. Dawaj, plaga. Stamina kończy. Damy radę, widzę, dawaj, dawaj. To jest lipa. O, spadłem. Uwaga, bo tu na półkę musisz wejść. Dawaj, tu jest półka, dawaj. Na tą półkę, no. Ja jestem na tej półce, zobacz. Masz chyba więcej staminy po prostu. Moje się nie udało, typiarze. Uwaga, i teraz atak szczytowy. O, atak szczytowy będzie trudny, bo jest wysoko. W ogóle armor is damaged. Ja w ogóle armor mam bardzo damaged. Oj, tu się chyba nie uda. Oj nie. Ajajaj, no wysoko. Jeszcze jesteśmy za słabi. Za słabo, żeby... O kurde, ja mam totalnie damaged outfit. Ja muszę... Da się w ogóle naprawiać jakoś? Tam da się, ten stół naprawczy jest. Dobra, wiesz co, to ale zanim wrócimy, to ja sobie pójdę tutaj na jakieś słonie zapolować ogólnie. Tak sobie myślę. Bo ja sobie połapię też te, co już mamy nawet. Wiesz? Bo dzisiaj i tak mamy już fajny odcinek, bo złapaliśmy nowego Pokemona. Ty jednego złapałeś, a mi uciekł, znaczy zginął. No możesz tego drugiego też spróbować złapać. Dobra, i tu są właśnie spróbuję. Ja spróbuję łapać te słonie, żeby zrobić ten 10 złapalni bonus, wiesz? To dobry pomysł. Złapanie bonus to jest ważny bonus. Bo to jest ważny ten. Więc trochę połapię tych, co już złapałem, bo ja już mam, wiesz, 100% na owcach. A na innych to nie mam tego. O, i złapałem jeszcze Teafanta, ale Teafanta już złapałem jednego. Chyba, że to był twój Teafant, w sumie nie wiem nawet, zobaczę. Łap, i tak dostajesz. Tak, to był twój Teafant, ten, który mieliśmy. Teraz złapię jeszcze tutaj inne biegają, co nie? To też, kolejny słoń biega. Jak połapię troszeczkę, plaga, bo to wiesz, ważne jest łapanie Pokemonów. Pokemony lubią być łapane zresztą. Tak, dużo lepsze mają warunki u nas, przecież to widać. U nas przynajmniej nie głodują przynajmniej. Ej, jakiś dinoson się pojawił. Gdzie? Ej, ale to poczekaj, to jak go jest gdzieś koło nas? Jadę z nim od razu, tak, koło nas. O nie, nie wierzę, ty gałganie złapałeś się, a tyle procentów miałeś. Nie wierzę, złapał się tysiąc razy, wydostał się i nie mam już pokeboli. Dobra, idę, wracam do bazy. Pokebole mi się skończyły. Ledwo zrobiłem nowe, już ich nie ma. Pomóż mi! Już idę, a widzisz? A mówiłem, zaczekaj, to nie. Już biegnę, no jestem daleko. O nie, to jest taki Pokemon do złapania. Ale już, no... Nie co, złapię. Już nie udało się? Zginąłeś? Tak, powalił mnie. Plaga, miałeś jedno zadanie. Albo nie biegnij, ja się otworzę w domu, a doniosę sobie rzeczy. Nie ma sensu, bo ja tu, wiesz, jestem zaraz koło bazy. Dobra, już do ciebie, już biegnę. W każdym razie i tak już biegnę, bo już jestem blisko bardzo, wiesz? No, rozumiem. Cię kręcę. Plaga, no, musisz się jeszcze wiele nauczyć. Moje rzeczy tam leżą. Ale wiesz, to chyba będzie trzeba mimo wszystko trochę zwiększyć jakby poziom bazy, tak mi się wydaje, bo polowanie na Pokemony
polowanie, ale trochę trzeba ten. I te skody będzie trzeba dokończyć. Tak mi się wydaje, wiesz? To prawda, to jest bardzo dobry pomysł, żebyś wreszcie skończył swoje schody. Bardzo, no. Bardzo dobry nawet. Same dobre pomysły. A i muszę nową armora zrobić, bo to przecież jest niepoważne, że ja mam problem z armorem. To jest naprawdę niepoważne. Ja muszę zrobić sobie więcej pokeboli, bo mi się pokończyły znowu. Mi tak samo. Ej, ja dinosom! Ej, tego disomomy można złapać. W sumie. No właśnie mówię, że go chcę złapać, no. Ej, to tego drugiego mi zostaw w takim razie. Ja mam tam jednego tak rannego, że rannego już. Ale ja chyba nie wiem, czy mi życie mu wróci, czy nie. Dobra, ja idę do ciebie. O, brakuje mi drewna. No nie wierzę, że jeszcze ten. O nie, ja też nie mam drewna. Co za gałgaństwo. Strzał nie zrobiłeś. Co? Strzał sobie nie No bo myślałem, że ja przyjdę i ten gałgan małpa dokończę. On przychodzi, on nic nie zrobił. Co ty gadasz? No. Co za gałgan małpa? Czemu małpa nie pracuje i nie robi swoich obowiązkowych rzeczy takich jak właśnie nie. Ten. Chyba nie zająłeś się nim odpowiednio dobrze, wiesz? Nie, właśnie, nie wiem czym oni się... A, bo oni się siewem się zajmują. Mamy stanowczo za mało pracujących, wiesz? Ciekawe czy... No bo one, no te siewem się zajmują, bo one, wiesz, mają jakby... Mogą robić różne rzeczy, siać moją. I wiesz, no sianie też jest ważne z perspektywy na przykład, że one się same wykarmiają, ale szkoda, że nie robią teraz tych rzeczy. No, i co? Zrób te strzały, co? Bo noś zablokował drugie, co za gość! Dobra, zaraz je zrobię, spokojnie, nie nerwuj się. To skanceluj je, jakich nie robisz. Dobra, już. A złapałeś tego dinosoma? Nie złapałem, bo nie wiem jak zrobić Pokemon. Dobra, robię sobie nowego crafting bench'a. Dobra, spokojnie, blaga. No, za gość. Denerwujesz się niepotrzebnie. No, już ci zwolniłem. Już ci zwolniłem przecież, no. Tak. Idę zobacz, tam, ej, tam jakiś ranny disonom był, idę go zbadać. Zostaw go, to mój, nawet nie myśl o tym. Straciłem życie na tym, że go zranić. Ej, tylko gdzie on jest? On gdzieś tu był, a go nie mogę znaleźć. Myślisz, że sobie poszły już? Zostaw mi mojego dinosona. Ale ja nie wiem, a nie, śpią. O kurde, ale okazja. To jest mój. Pan Tito. No dobra, to go nie. Ej, ale powiem ci, no dobra, ale 7% tylko. No dobrze. Dobra, co może pójść nie tak? Łapie. No najpierw go spij trochę. O nie, odbił cię od razu. Odbił mnie od razu, dobra. Ojej. W ogóle jak im w plecy rzucasz, to pojąc jest większa szansa. Tak, podobno tak. O, ten ma całe 24%. 16% miał, uwaga. Psa nie, schowaj, wydostał się. Pozabijał. No psa schowaj! Jeju, prawie mi... 36? Złapałem! Mam go! Kurde, ja nie złapałem. Dobra. Znowu 36%. A ile masz życia? My za dużo. O, 65 skoczyło, 66. O, jest złapany! Uf, udało się. Już złapany. O, dinosom! Ale ale łowca! Łowców Pokemonów, tak nas nazywajcie! Ale gość złapaliśmy! Tu. Ej, to są naprawdę dobre. No, a co ty myślałeś? Wiadomo, że Maciek jakby, wiesz, no jest przepaść pod moim Maciejem na przykład, ale jednak. Ej, ale nie no. Dobra, ja trochę kurczaków też połapię, żeby zrobić ten challenge mój. Łapuj wszystko. Nie, bo tam jak powiedziałeś mi, że 10 jest boosta, no nie wiesz, że kurczak się wydostał, no to są jakieś jaja. O nie. To niezły kurczak, a i dinosaur mój ma 10 level, czaisz. No mój pewnie podobny vibe. O, już nie mam. I tyle z moich pokeboli. Ja to tak złapię jednego pokebona i zaraz ten. Dobra, w ogóle chodź się w drzemę, pójdziemy może, bo wiesz. Jurku, no. Strzały zrób. Stół jest zablokowany cały czas. No bo małpę miała zrobić, a małpa się obija. No to przydziel ją tam. Dobra, zaraz to ogarnię. Teraz. Chodź, idziemy z panko. No idziesz, chodź. Ja już dawno śpię, czekam na ciebie. Dobra, i jest panko. Nie no, bardzo piękny dzień. Ło, witam. Kolejny elegancki małpa! Hono tu, gałganie! Miałeś jedno zadanie miałeś. Do roboty! Przy stole. Jedno zadanie. No dobra, robi, pracuje. No i widzisz, da się. No i cacy, tak trzeba żyć właśnie. Dobra, no, robi. Dobra, tutaj pracują. Dobra, tutaj schowam owce, schowam, żeby ona po co mnie musi ekspić. Ej, o, a dinosoma to wezmę. To jest najlepszy mój Pokemon, on najwięcej życia ma. No, ten level since, dobra, on coś tam... Dinosom, pić! Dinosom, tak, niech wezmę go do ekspienia, co tam?
Ej, pomaga przy farmie, popatrz. Ta, bo to jest, on jest farmerski chyba też mi się wydaje, no. Dobra, zobaczę jak base upgrade. Build crusher, build stone pit, login site. Musimy, wiesz co, ja bym zupgrade'ował. Chyba bazę, dużo rzeczy trzeba zbudować, ja zobaczę. One są bardzo drogie i na nie trzeba te kryształy, wiesz. Poczekaj, zobaczę, bo tak. Wcześniej. O, i lepszą, ej, można lepszą tą zbudować. Outfit, to ja lepszy sobie już zrobię outfit w takim razie, wiesz. Okej. Lepszy outfit sobie zrobię. Zimowe, nie? Tak, jest teraz można zrobić te tropical outfit, a ja sobie tropical zrobię, no. A co tam? Dobrze, zrób. Tak, zrobię sobie tropical. Dobra, małpa, chodź, jesteś mi potrzebna. Małpa, szybko! Do roboty! No, ta małpa to musi pracować, nie ma to tamto. Co ty robisz? Nie ma! Tutaj masz teraz robotę. Rzucam go, on nie ogarnia. O nie. A bo o głodny nie, jest niby. Jest głodny. No dobra. Przymknę oko tym razem, niech będzie. Dobra, outficik się robi. Fajnie, fajnie. Dobra, no to chyba te schody trzeba będzie dokończyć, co nie plaga? Tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Ja się tylko poczekam, niech tego outfit mi zrobi. I strzały. O, robią outficik, dobra. Fajnie, to tylko poczekam jak mi zrobią. I wtedy się tym zajmę profesjonalnie, bo tutaj no trzeba dokończyć, nie ma łatwo. Common shield, jakiś w ogóle item. Chcesz te schody? A, tak tędy pójdziesz. Ta. Stone spear, a w ogóle, bo ja cały czas nawalam tą pałką podstawową, co nie? A w sumie, a w sumie może jakiś stone spear można zrobić, gdzie? O, jest, jest, ej, to można w sumie zrobić. To jest taki do ogłuszania raczej, nie? Tak, fajnie jest. Dobra, putuję go. Pojdź co? Ej, to w sumie spoko by był ten kij do ogłuszania, no, ja się chyba go też zrobię. Właśnie robię. I wiesz co jeszcze warto? Ten login site i stone pit, to są właśnie takie stałe miejsca. To trzeba to też tego odblokować i to zrobić, wiesz? Tak mi się wydaje. Ja już je odblokowałem, tylko że potrzebuję tych kryształów głupich. Paldium? Ej, no to zróbmy to, no. Dawaj. To ty się skup na jednym, a ja na drugim mogę się skupić na przykład. No, tylko musimy iść znaleźć źródło paldiuma, nie? Tak, paldium fragment. To możemy zaraz się przejść. O, dziękuję, dziękuję, dobra. O, i nowy outfitik. Ej, bo ej, gdzie jest mój... da się... O, gdzieś da się w ogóle naprawiać? Nie wiem. O, nowy outfitik, dobra. Da się naprawiać, tu w stole naprawczym, popatrz. Tu jest stół naprawczy. O, a no tak, zapomniałem. Sobie ciuchy i rzeczy. Wszystko można tu naprawić. Zabiera jakieś materiały za każdym razem, ale naprawię. Ej, to fajnie. No i cacy. Dobra, ale to ten, to w takim razie trzeba zrobić to. No i słuchaj, trzeba będzie schody jeszcze zrobić, bo to jest to ten. Dołóż, tylko to trzeba chyba, żeby zrobić schody. Poczekaj, no. Jak to było, jak się to otwierało, ten taki ten, pod C? No, B. B się otwierał, o, B. To jak budowanie, no. Bo mi się wydaje tutaj, właśnie, jak ja to się... W dołu trzeba budować, ja pójdę na dół i spróbuję. Poczekaj, jak to się te fundamenty robiło, już nie pamiętam, pod B i co potem? A, tu się cofało jakoś? Nie. No wybierasz sobie tam różne rzeczy. A, jest, faktycznie. Ja tu próbowałem, ale to jest chyba krzywo. Fundamenty trzeba zrobić, tak, fundamenty. Tylko nie wiem, czy da się od dołu robić fundament do tego, co już zrobiłem. Poczekaj, zaraz zobaczę. No, to może być ciężko, żeby się wstrzeliły. Właśnie, tak się boję. Robić, no. No właśnie, poczekaj, B. Bo to, który to jest fundament, tak? Ja, food and foundation, no, to napisane jest fundament. Ja w ogóle nie mam drewna. Bogowie, co za głupek. A możesz tam jakoś do tej ściany dotegować ten fundamenty? Czym to w pieron? Tamtą z góry trzeba by było budować, ale w sumie co my będziemy robić te schody? Chodź, idziemy poszukać kryształów. Po co nam te schody? No, kryształ, ale kryształ... No. Pójdźmy w stronę tej skały takiej, widzisz taką dzidę skałę przed nami, tam? Skała dzida, słyszałem o niej legendy, no dobra, to chodźmy. Ja w ogóle nie mam pokeboli jak coś, tak tylko ci powiem. A, no nie musimy łapać pokeboli. Poszukamy sfer, wiesz, tych kryształów. No dobra, ale za daleko bym się nie oddalał też niepotrzebnie, ale możemy się przejść, na taki luźny spacer pójść, no. Bo musimy znaleźć sobie źródło tych kryształów, bo nigdzie nie mamy, a wiem, że są takie... Ale one się wtedy regenerują? Czy jak to działa? Tak, i to są jako zwykłe kamienie, tylko że takie niebieskie. Jest ich pełno i one się pojawiają co parę dni normalnie. O kurde, to... znajdziemy takie jedno dobra, miejsce, to będziemy musieli, będziemy musieli znaleźć koniecznie. I wiesz co? No. I na przyszłość, a propos zejścia w dół, to zrobimy taki gigantyczny most na drugą stronę właśnie tutaj. Tak. To będzie dobra inwestycja budowlana.
O, co to jest? Leży takie. Chyba kamyk po prostu. Tutaj. Small pal sol, a dusza jakiegoś pala. Chyba zginęła. A, no to czasami takie rzeczy się znajduje po prostu. Może drzewo na głowę spadło. Ej, dobra, wchodzimy na tę gigantyczną dzidę? Nie wiem, czy chcę na nią wchodzić, ale chcę sprawdzić wszystko, co dookoła, żeśmy... Nie, no co ty, na dzinę byś nie wszedł? Nie da rady, no. Na naszą nie jesteśmy, a gdzie na to wejść? No, ale to jest pod kątem, więc w sumie może dałoby radę, żeby tam wejść, no. Mi się wydaje, że warto zaryzykować, panie Plax. Tak mi się wydaje. Zginiemy, jak spróbujemy, nie? Nie, no dawaj, Plaga, co się może nie udać, no. Plaga, co ty, boisz się? No zobacz, jak to wygląda. No Plaga, no weź, no, co ty nie wejdziesz? Dawaj, no wejdziemy tam. Nie wejdziemy. No dawaj, no patrz, tu jest, ej, tu jest... No, no próbuj, śmiało. No patrz, ja panie Plaga. Patrz, ja już tu wchodzę, o patrz, zobaczysz, zaraz tu wejdę. Dobra, muszę się teraz skupić, o i tutaj zaczynam. O patrz, już wchodzę. Już jestem blisko, o i tu jest półka, ja sobie tu przerwę zrobię, o. Jak się puszcza? Kurde, nie gorzej z tym puszczaniem się. O, tu przerwa taktyczna i patrz, teraz tu wchodzę wyżej. O, patrz, patrz, jaki parkurowiec. Nie wiem tego, jak się puszcza, co nie? Wiem, że... O, tu przerwę se robię, bo jest taki półka, że wiesz, że można. Dobra, i teraz wygląda, będzie... Jak radę. No, i teraz będzie najtrudniejsze, bo nie mam nie ma... Kurwa! Uff, ale fart. Ale fart, dobra, nie udało się. Ale wejdę jeszcze kiedyś tam, zobaczysz, Plaga. Dobra, to chodź. A w ogóle tu jest jakiś maksymalny level, myślisz? No, na pewno jest jakiś maksymalny level. Ej, no zobacz, są tu skały, ale to są zwykłe skały, co nie? Nie ma jakichś takich żadnych takich specjalistycznych turbo skał, tylko są zwykłe skały. No. Co tam masz? Pokeball zielony znalazłem. O, a co on jest jakiś lepszy? No lepszy, to jest ten wyższego poziomu. Tak, i on powoduje, że łapią się. Mega. Dużo więcej tych Pokemonów się łapi, go można łapać. To są zwykłe niebieskie. Na legendarne Pokemony można łapać, a faktycznie są. Można. Gościu, o cześć sznuruś, cześć. No widzisz? Łapiemy te tutaj? Te... Nie, coś możemy spróbować, ale one są ciężkie. Tak, one są ciężkie, nie mamy na... radę, dawaj. Jakiego masz najmocniejszego Pokebola? Oczywiście Słona. Macieja, wszyscy wiedzą, że Maciej jest najpotężniejszy. No to Maciej do ataku na niego, jelo. Patrz. A mój dinozom? Dinozom, bitka! Maciek, atakuj! Oj, Maciek właśnie umarł! Zjebał się! Zrzucony z góry! Kurwa, nie trafiłem, stop! Nie mogę, bo spierdala! O, gdzie? Tego! Kurwa, debil! No mi się, ja nie mam tyle pokeboli, on ucieka! Zabił go twój. Nie, mój tu jest. No ale strzelił na daleko, daleko siedzi. Ja nie mam już pokebola. Tego łap, patrz. Nie mam już, łap go. O nie. Ja już nie mam. 53%. No to ci się może udać. O, dam ci go, bo ja już takiego mam. W bazie się da oddawać pokemony komuś. Ej, nie wiem, co się z Maciejem stało, bo on się zrąbał ze skały. Spadł, on go tak ścielił i poleciał tam. No, Maciek, jesteś tam? Chyba tak, chyba był. Wrócił do mnie. No nie miałem tylko dwa pokebole i dwa spudłowałem, bo tak się ruszał jak popierdziel. No nie dało się w niego trafić w ogóle. Ach, najgorzej. Właśnie powiem ci, najgorzej w tym wszystkim jest, że mało pokeboli tu się ma ogólnie, co nie? Że tak wiesz. Że dużo prób, a mało ten. Bardzo trzeba rozwinąć jakby ten poziom pokebolowy. Mówię ci, musimy znaleźć te skały i wtedy będzie luz. O, otworzyłem skrzynkę. Jest ten latający! Pokaż? Ale ja nie mam pokeboli w ogóle. Musiałbym ten zrobić, szybko zrobić jakiś warsztat czy coś takiego. Do walki! Lej go tam. Dobrze. Ale go klepie ten mój. Jest mega dobry. Teraz Vladi pójdę na bitkę jakby. To poczekaj, zaraz do ciebie przyjdę. Zaraz do ciebie przyjdę, tylko sobie pokebole zrobię. Dobra. Bo przecież jak nie zrobię pokeboli, to jak ja tu będę? Nie da się pracować tak bez pokeboli. Tak jaka jest prawda. O, łapię tego latającego. Już? O, tak szybko? Chyba się uda.
Tak, bo spotkałem go tu i rzuciłem w niego tym zielonym pokebolem, tym lepszym, i go złapałem. Ja cię kręcę, dość, plaga, ciut. Jakżeś to zrobił? Ale to zrobiłem. No, no, bo miałeś tego lepszego, no to też trochę wygranką, można powiedzieć. Gdzie ty jesteś tam? No, na dole. Gdzieś na dole, bo musisz zejść do niego. Ale to dobrze, bo sprawdzę, czy tu są te skały. Nie, no, bitka była niesamowita. Generalnie to ten mój go załatwił. No bo ty masz potężnego tego bydlaka, co nie? On tam masz potężnie. Masz takiego samego. Nie, ale ja go nie używam, bo ja używam Macieja do walki cały czas. Ale może, to ale... to jest słabiak. No, no to jest, dobra, to zawsze używać Dinosoma, niech będzie. Co tam? No ten Dinosom jest mega dobry, stary, jak on walnie, to wow, naprawdę. Dobra, no namówiłeś, ja nie chciałem używać go, ale no niech stracę to. Ej, znalazłem jakieś ruiny, plaga. Jakie ruiny? Tutaj, jak jest, masz tego bossa, to na górze. No, okej. Okay. No zobacz, ja jestem, jestem nad tobą, można powiedzieć, co nie? I no, tutaj o, widzę cię. Normalnie no. Jakieś ruiny znalazłem. No dobra, a coś tam w nich jest? Nie wiem, będę chyba wchodził. Bo one są jakieś ruiny zamku jakby, nie wiem, co chodzi. Ale to one ten takie ruiny, post. Ruiny, że zostały jakby mury. No nie, no wygląda dosyć jakby... A widzę. Wstawo jestem tak tyłowo. Trochę. A jesteś w środku? Tak, tak, wszedłem do góry. No. Ale i jakieś tu... może rzeczy, coś tam? Coś można podnieść? Nie, widzę tu nic takiego, wiesz... Normalne, nic takiego istotnego nie widzę. Rozumiem. Zbieram sobie teraz tu jakieś te skałki, bo się walają. Okej. Okay. Dobra, złapię może jakiegoś słonika. Hmm. Złapię sobie chyba normalnie jakieś pokemony, żeby... Do tego licznika. Do tego licznika, żeby to szło. Poczekaj, tu jakieś... O, ptaszki se połapię, a co tam? A jasne, że tak. Co się będziesz? Nie no, bo muszę ten licznik nabijać. Wiesz jak jest, panie plaga. Już 4 kurczaki złapałem. A ty ile złapałeś kurczaków w swoim życiu? Nie wiem, piję je po głowach zamiast złapać. To... No właśnie, plaga, to... bo ty w ogóle nie robisz tego boosta levelowego za 10, wiesz? Robię, kurczaki to już mam 6 złapanych, wiesz? No, w ogóle dostałem boosta też do tego, ale to chyba... Dobra, to jeszcze weźmiemy wagę trochę, ulepszymy, bo waga oddaje. Hmm. Ile masz wagi maksymalnie? 550. O, to mam 500, no, to... No, ale to waga, ale waga oddaje, to jest fajne z tym bardzo wagą. Oddaje, bo to kupę rzeczy sobie nosisz bez problemu, nie? Dobra, no, idę sobie jeszcze do jakiejś... No ja sobie na razie te niższe łapię, ale powiem ci, że jest fajnie. No bo no. Mówię, no bo fajnie, jak masz te bonusy faktycznie, no to dużo daje. O, teraz ja to miejsce... robię bitwę giga. A z kim walczysz? Pokémon. Z tym jeleniem takim fioletowym, wiesz. Coś go jakieś złapaliśmy. Ale mój Pokémon coś go nie bardzo chce bić, no. No może jest za słaby, wiesz? To różnie bija. O, chyba się... Kurde, gałganie! Daj się złapać! 64% to dużo, no. Bardzo dużo. No. Dobra, złapał mi się. Kolejny. No i fajnie, fajnie. No i trochę też więcej expa zauważyłem, że jest, wiesz? Za złapanie. Więc to też, no, to też oddaje. No jest tacy, tak trzeba żyć. Przydałoby, wiesz, co by się przydało? Nie wiem, czy to w ogóle w tej grze jest, ale jakiś taki... jakiś poduszkowiec, żeby szybciej się poruszać. Tu na tych... tych Pokemonach można jeździć później. Ej, no właśnie, nie wiem. Latać na nich. O kurde, jaki boss! Ej, weź tu do mnie na chwilę, ej, chodź tu. Gdzie ty jesteś? Chodź tu, to jest mamo. Ej, ja, co tu się dzieje? I oni walczy z tymi złymi, z tymi syndikatem. Ej, oni go mogą o nie zrobić. Chodź tu, plaga, na tych miast. Idę, dobra. Chodź tu, plaga, bo taka walka jest, że ci to... Wszyscy się biją po drodze, no mówię, chodź tutaj, zobacz, patrz, co tu się dzieje. Ale nie, on wszystkich, ten mamo res wszystkich załatwi. Ale tego ci pokażę. No chodź, zobacz, jaka bitka. Możemy go strzaskać. Było 5 tych, ja nie mam pokeboli i tak, co nie? Patrz, co tam się dzieje, patrz, on 35, no jest, 35 level, zobacz, co tam robi, jak on mi siekę robi. O, jak on tupnął w ogóle. No mówię właśnie, jest naprawdę grubo. Ale chyba nie ma, chyba za wcześnie jeszcze, ja bym nie mamy broni do tego, on ich praktycznie one-shotuje. Ja myślę, że jesteśmy w stanie go załatwić. Nie, no, ale i tak go nie złapiesz, mi się wydaje, że procentaż będzie za mały, wiesz? No, procentaż. Chyba tak, dobra, chodź do bazy, trzeba bazę trochę rozwinąć, my to w ogóle bazy nie rozwijamy. No tak, ale to w tym odcinku też będzie tyle, wiesz? To już 34 minuty odcinka. To dobra, to tym akcentem odcinek, kończymy dzisiejszy emocjonujący odcinek. Elo, elo! Da.